Niedziela 6 sierpnia. Dziś w programie powiemy m.in. o publikacji kolejnych taśm z restauracji Sowa i Przyjaciele, kosztach, jakie Wielka Brytania poniesie po Brexicie. Powiemy także o ataku na Kościół katolicki w Nigerii. To jest główne wydanie informacji telewizji Republika. Paulina Bilińska, witam i zapraszam. Taśmy nowe się pojawiają i będą się pojawiały. Ja jestem prawie przekonana o tym, że te taśmy znajdują się jeszcze w depozycie osób, które były odpowiedzialne wtedy za ich wypuszczenie. Taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele po prostu są dowodem przestępstwa, ponieważ podsłuch był nielegalny. Ci liderzy, zamiast ciągnąć ten wózek w jednym kierunku, reformować kraj, podgryzali się nawzajem, obgadywali jeszcze niestety za publiczne pieniądze na popijawach. Smutny obraz generalnie Platformy. Kolejne taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele. Minister Sikorski rozprawia się ze schetynowcami. Wysokie koszty Brexitu. Zjednoczone Królestwo jest gotowe zapłacić 40 miliardów euro za opuszczenie Unii Europejskiej. Atak na kościół w Nigerii. Co najmniej 12 osób nie żyje. TVP Info opublikowało kolejne taśmy z rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Tym razem są to fragmenty ze spotkania byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz byłego prezesa Orlenu Jacka Krawca. Rozmowy dotyczyły m.in. Grzegorza Schetyny. Bartłomiej Janicki. Portal TVP Info ujawnił nowe nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele. Na taśmach znalazła się rozmowa ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ówczesnym prezesem Orlenu Jackiem Krawcem. Tylko nie wiem, czy byłby dobrym premierem. Nie byłby. Bo ja nie potrafię sobie przypomnieć czegokolwiek, co kiedykolwiek powiedział. Jakie są jego poglądy na jakikolwiek temat, wiesz? Nie wiesz. Zero kreatywności. Każdy z nas powinien sobie zdawać sprawę, do czego się nadaje, a do czego się nie nadaje. Idealny numer 2. Nieumiejętność przemawiania. Knajacka taka, taki knajacki styl trochę. To jest za mało na premiera. On nie czaruje ludzi. Donald ma ten czar, ma ten teflon, ma ten koci zmysł. Ma te antenki czułe, społeczne. Grzegorz niczego z tego nie ma. Dokładnie. Ale uwierzył w pewnym momencie i potem jak się uwierzy, ciężko jest sobie dać wytłumaczyć. Nie miał kto wytłumaczyć. To też jest kwestia jakości ludzi, których masz koło siebie. Halicki, ten Grupiński. Grupiński jest niegłupi, ale Halicki, no to jest mój sąsiad, mieszka wieś obok. To jest debil, no. Posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha twierdzi, że to środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest winne, ponieważ wykorzystuje nagrania do celów politycznych. Taśmy nowe się pojawiają i będą się pojawiały. Ja jestem prawie przekonana o tym, że te taśmy znajdują się jeszcze w depozycie osób, które były odpowiedzialne wtedy za ich wypuszczenie. I to, że pojawiają się dzisiaj i że pojawiają się w określonym środowisku, w określonych mediach, wskazuje na to, kto był inspiratorem i kto wykorzystał po prostu te taśmy. Ja nie miałam wątpliwości co do tego już wtedy w 2014 roku. Katarzyna Lubnauer uważa, że nie można wykorzystywać nagrań Sowy i Przyjaciół, ponieważ podsłuch był nielegalny. Źle jest, jeżeli politykę uprawia się w oparciu o coś, co jest dowodami przestępstwa, bo powiedzmy szczerze, że te taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele po prostu są dowodem przestępstwa, ponieważ podsłuch był nielegalny. I słuchamy tych słów, to mamy głębokie wrażenie, że chyba między tymi panami już nie będzie przyjaźni. Rzeczywiście te słowa są mocno obraźliwe. Myślę, że być może wynikały z jakiejś ambicji Radosława Sikorskiego. Być może sam powinien kandydować na przewodniczącego Platformy, jeżeli miał takie ambicje. Mnie nie odpowiada ani język, ani formuła. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk, odwołując się do treści nagrań, zauważa, że to w jaki sposób bohaterowie nagrań prowadzą swoje rozmowy przekładało się na sposób kierowania państwem w czasach rządów koalicji PO-PSL. Generalnie pokazuje rozkład Platformy, liderów Platformy Obywatelskiej, którzy przy tych biesiadach po prostu obgadywali się karczemnie. Pokazuje ich stosunek do siebie nawzajem. Bo też po części się później przekładało na sposób rządzenia w państwie, na decyzje, które były podejmowane, na brak skuteczności, brak współpracy, brak takiego pewnego parcia w jednym wspólnym kierunku przez Platformę. Ci liderzy, zamiast ciągnąć ten wózek w jednym kierunku, reformować kraj, podgryzali się nawzajem, obgadywali jeszcze niestety za publiczne pieniądze na popijawach.
smutny obraz generalnie Platformy. Rozmowa między szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych a prezesem spółki Skarbu Państwa odbyła się w lutym 2014 roku. Jak podaje TVP Info, rozmowa toczyła się wokół przyszłości Platformy Obywatelskiej w kontekście konfliktu Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny. Bartłomiej Janicki, Telewizja Republika. Wielka Brytania gotowa jest zapłacić do 40 miliardów euro w ramach porozumienia o opuszczeniu Unii Europejskiej, donosi czasopismo Sunday Telegraph, powołując się na anonimowe, oficjalne źródła bliskie kręgom ustalającym brytyjską strategię negocjacyjną. Więcej w materiale Bartosza Boruciaka. Według brytyjskich mediów negocjatorzy Unii Europejskiej domagali się 60 miliardów euro oraz istotnego postępu w uregulowaniu brytyjskich należności jeszcze przed rozpoczęciem formalnych negocjacji na temat skomplikowanych zagadnień, takich jak przyszłe dwustronne porozumienia handlowe. Natomiast strona brytyjska oferowała, jak twierdzi Sunday Telegraph, 30 miliardów euro płatne po 10 miliardów rocznie w ciągu 3 lat po opuszczeniu Unii w marcu 2019 roku. Ostateczna suma miałaby być ustalona podczas szczegółowych rokowań na temat porozumień handlowych. Zdaniem Elżbiety Królikowskiej-Avis trzeba wykonać ukłon w stronę brytyjskich negocjatorów. 40 miliardów euro to jest 35 miliardów funtów, a Wielka Brytania rocznie płaci brutto około 17 miliardów funtów, netto to jest około 13 miliardów, prawda, z groszami. W każdym razie, zważywszy, że chodzi właśnie o tę transzę ekonomiczną 2 następnych lat, to jest dokładnie to samo, co Wielka Brytania zawsze płaciła. I jeszcze w tej chwili to jest niby to jest kompromis, a w gruncie rzeczy Wielka Brytania trzyma się dokładnie tych wpłat, które czyni do tej pory. Rząd brytyjski odmówił ustosunkowania się do informacji Sunday Telegraph. Reuters przypomina, że dotychczas nie było żadnych oficjalnych wskazówek, ile Londyn byłby gotów zapłacić za Brexit. Według profesora Piotra Wawrzyka, Wielka Brytania nie będzie miała problemu z wyjściem z Unii Europejskiej. Obywatele podjęli decyzję w referendum, w związku z tym nie ma pytania w tej chwili w Wielkiej Brytanii, czy wyjść z Unii Europejskiej. Kultura polityczna nakazuje zrealizować wolę obywateli, natomiast jest pytanie tylko po prostu, jak to zrobić jak najmniejszym kosztem. Nie tylko tego negocjacje dotyczą, natomiast myślę, że nie będzie problemu też z wyjściem. No chyba, że ten rząd, który zakończy te negocjacje, zobaczymy, czy to będzie obecny, zdecyduje się na poddanie pod referendum umowy o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Wtedy wynik może być różny, ale nie musi tego robić. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Według Davida Davisa, ministra odpowiedzialnego za rozmowy w sprawie Brexitu, Wielka Brytania będzie honorować swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Odmówił on jednak potwierdzenia, że oznacza to także spłaty netto. Redaktor Piotr Szlachtowicz z portalu Nowy Polski Show twierdzi, że w Wielkiej Brytanii jest polityczny chaos, a Brytyjczycy są już oswojeni z Brexitem. Nie mają pojęcia do końca, za czym zagłosowali. Nie chciałbym tu za bardzo ich obrażać, no ale takie są realia. No i rzecz jest taka, że tak naprawdę pewna część społeczeństwa narzeka, a pewna część po prostu mówi otwarcie: wyjdźmy z tej Unii, bo ona nic dobrego nam nie przynosi, wkładamy mnóstwo pieniędzy, a tak naprawdę jako kraj potrzebujemy inwestycji. Te pieniądze, które wkładamy do Unii Europejskiej, do budżetu wspólnej Europy, potrzebujemy tutaj na wyspach i tak ma być. I tak powinno się wydarzyć. Dobrze, że wychodzimy i ma by się tak stać do końca. Bank Anglii oświadczył w ubiegłym tygodniu, że niepewność wokół Brexitu wywiera negatywny wpływ na brytyjską gospodarkę. Bartosz Boruciak, Telewizja Republika. Co najmniej 12 osób zostało zabitych w ataku na katolicki kościół w Nigerii. Do dramatu doszło w kościele pod wezwaniem świętego Filipa w Ozubulu w stanie Anambra. Jak podaje nigeryjska agencja informacyjna NAN, w momencie ataku w świątyni przebywało ponad 100 osób. Świadek zdarzenia powiedział, że uzbrojeni napastnicy najpierw wyszukali jednego mężczyznę, którego zabili. Jednak później zaczęli strzelać do pozostałych uczestników mszy. Część ofiar zginęła na miejscu, część po przewiezieniu do szpitala. Jak na razie nie są znane motywy zbrodni ani tożsamość napastników. Zobaczmy tematy drugiej części programu. To było celowe działanie Putina. Słowa byłego prezydenta Gruzji wypowiedziane na antenie Telewizji Republika rozpalają emocje internautów.
Warszawiacy Marszem Pamięci uczcili dziesiątki tysięcy ofiar pomordowanych podczas rzezi Woli. Samolot z 200 Polakami na pokładzie uszkodzony w kolizji na lotnisku. Pasażerowie utknęli w Toronto. Wywiad, jakiego prezydent Gruzji Michał Saakaszwili udzielił naszej stacji, wywołał ogromne zainteresowanie w internecie. Gość programu W Punkt wypowiedział się na temat katastrofy smoleńskiej, twierdząc, że nie wierzy w przypadkowość tragedii, jaka wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku. I co pan sądzi o tej katastrofie pod Smoleńskiem? Myślę, że była to zemsta Putina za Tbilisi, za międzynarodową aktywność Lecha Kaczyńskiego. Nie ma takich wypadków, nie ma takich zbiegów okoliczności. Nie wierzę w takie rzeczy. Nie wierzę w tego typu przypadki. To było celowe działanie Putina i jestem pewien, że był bardzo zadowolony z tego, co się wydarzyło. Oczywiście, można to potraktować jako akt wojny, celowe doprowadzenie do katastrofy, obojętnie czy samolot został zestrzelony, czy w inny sposób doprowadzono do wypadku. Rezultat jest taki sam. Pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Kiedy przylatuje prezydent, nie usuwa się wyposażenia lotniska. Pozostaje tyle niewyjaśnionych kwestii, co robiła kontrola lotów na lotnisku. W jakim stanie była aparatura? Przecież tak było, kiedy poprzez błędne dane aparatury naziemnej doprowadzono do katastrofy samolotu z prezydentem Mozambiku, gdzieś w południowej Afryce. Wczoraj wieczorem ulicami warszawskiej Woli przyszedł Marsz Pamięci zorganizowany w celu oddania hołdu cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego. Był on częścią obchodów 73. rocznicy powstańczego zrywu. Marsz odbył się w rocznicę rozpoczęcia tzw. rzezi Woli, czyli apogeum niemieckich morderstw dokonywanych na cywilnych mieszkańcach stolicy. Historycy szacują, że w dniach od 5 do 7 sierpnia 1944 roku hitlerowcy zabili od 30 do 65 tysięcy osób, w tym kobiet i dzieci. Tym samym była to największa pojedyncza masakra ludności polskiej w historii. Co ważne, rzezi nie dokonywano w ferworze walki, ale było to zaplanowane, systematyczne działanie z rozkazu samego Adolfa Hitlera. W zbrodni wydatny udział miał SS-Gruppenführer Heinz Reinefarth. Po II wojnie światowej niemiecki polityk, burmistrz miasta Westerland, a w latach 50. i 60. poseł do parlamentu Szlezwiku-Holsztyna. Chwilę grozy na płycie lotniska w Toronto przeżyli pasażerowie Dreamlinera należącego do polskich linii lotniczych LOT. Podczas kołowania na stanowisko postojowe samolot linii Air Canada zahaczył końcówką skrzydła o końcówkę skrzydła polskiego samolotu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sytuacja na pewno nie należała do przyjemnych, zwłaszcza, że ze względów bezpieczeństwa lot Dreamlinera z Kanady został odwołany. I ponad 200 polskich pasażerów utknęło na lotnisku Pearson w Toronto. Rzecznik lotu powiedział, że pasażerowie, którzy mieli wylecieć z Kanady, będą mogli wrócić innym samolotem naszego przewoźnika albo na pokładzie samolotu należącego do innych linii lotniczych. Dodał również, że w przypadku wybrania drugiej opcji polski przewoźnik zapłaci za bilet. Polskie linie lotnicze LOT eksploatują 8 samolotów Boeing 787 Dreamliner. W każdą niedzielę zapraszamy Państwa na spotkanie ze Stefanem Czernieckim, który w programie Za siódmą górą odwiedził kolejne miejsce. Jakie? Okaże się o godzinie 22.25. Idziemy szlakiem niebieskim, który nas prowadzi do miejscowości Mnichohradiste. Możliwe, że to opatrzność nas tak kierowała. Możliwe, że to po prostu nas skierowała, żebym właśnie opowiedział u Ciebie w programie o tym. To był taki moment, kiedy czułem, że już po prostu pragnąłem mieć nowe buty. Zobaczyłem. Jakbym cię nie znał, Karol, to bym ci nie uwierzył. Tak wyglądał ten dzień. Za chwilę serwis sportowy i spotkanie z Rafałem Kacprzakiem. Następnie prognoza pogody, którą przedstawi Państwu Aleksandra Zarzycka. Życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.